Witam Państwa serdecznie na wykładzie pod tytułem Pochodne katynonu w syntezie organicznej i projektowaniu związków biologicznie czynnych. Proszę Państwa, dlaczego katynon? Jest on przede wszystkim naturalnym alkaloidem występującym w roślinie o nazwie czuwaliczka jadalna. Może być on traktowany jako analog efedryny i amfetaminy, znanych substancji o silnym działaniu stymulującym na ośrodkowy układ nerwowy. Stymuluje on uwalnianie dopaminy oraz hamuje wychwyt zwrotny neuroprzekaźników adrenaliny, noradrenaliny i serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym, przez co substancję tą możemy uznać za sympatykomimetyczną o działaniu pośrednim. Zainteresowanie tą substancją nie powinno dziwić, gdyż szacuje się obecnie, że około połowy leków mających zastosowanie medyczne to substancje pochodzenia naturalnego, na przykład jak występująca w maku morfina, jej pochodne stosowane jako leki przeciwbólowe, występujące w korze cisu paclitaxel, jego pochodna docetaxel stosowana jako lek przeciwnowotworowy, czy występujące w owocach katechiny, popularnie nazywane izoflawonoidami. I do pochodnych katynonu należą również neuroprzekaźniki katecholoaminowe, takie jak dopamina, adrenalina czy noradrenalina. I pochodne katynonu posiadają tak szerokie spektrum aktywności biologicznej, że wiele z nich znalazło zastosowanie jako leki, na przykład leki przeciwastmatyczne, leki przeciwarytmiczne, leki zwiększające pojemność minutową serca, leki hipotensyjne, antybiotyki, leki wspomagające rzucanie palenia, leki anorektyczne, czy też leki podnoszące ciśnienie krwi. I wśród takich przykładów możemy wymienić na przykład leki alfa-adrenolityczne, jak fenylefryna i miododryna, które są lekami podnoszącymi ciśnienie krwi, leki beta-adrenergiczne jak izoprenalina zwiększająca pojemność minutową serca czy przeciwastmatyczny fenoterol, czy też nieselektywne leki alfa-beta-adrenergiczne jak etylefryna, która jest stosowana w stanach zapaści, jest lekiem zwiększającym wydolność mięśnia sercowego w stanach zapaści naczyniowej. Z kolei wśród leków adrenolitycznych wymienić możemy przeciwarytmiczny sotalol oraz labetalol, który jest nazywany lekiem hipotensyjnym trzeciej generacji. Dlaczego? Ponieważ w tak selektywny sposób oddziałuje on zarówno z receptorami alfa, jak i beta adrenergicznymi, że obniża ciśnienie krwi przy minimalnych skutkach ubocznych. Wśród innych leków możemy wymienić na przykład leki anorektyczne stosowane w leczeniu otyłości, jak dietylopropion, leki wspomagające rzucanie palenia, jak bupropion, czy antybiotyki z grupy chloramfenikolu. Pochodne katynonu również mają szerokie zastosowanie w syntezie organicznej, jak na przykład synteza układów izochinolinowych metodą Bischlera-Napieralskiego, czy też metodą Pikteta-Spenglera. Zastosowanie tych procesów to przede wszystkim przemysł barwników i farb, przemysł farmaceutyczny, czy też przemysł agrochemiczny. Inne zastosowanie to synteza piroli metodą Knora. Zastosowanie również do produkcji barwników oraz związków biologicznie czynnych. Inne zastosowanie to syntezy Stadlera-Rockheimera. Zastosowanie to produkcja przede wszystkim aromatów spożywczych, substancji zapachowych oraz środków toaletowych. Oraz synteza aminoalkoholi. Zastosowanie głównie przemysł kosmetyczny, ale również przemysł farmaceutyczny. I dlatego dzięki tak szerokim właściwościom postanowiłem tą strukturę wykorzystać do badań własnych, w których to prowadziłem reakcje pochodnych katynonu z tiosem i karbazydem w celu otrzymania odpowiednich tiosem i karbazonów, z pochodnymi chlorą rówczanów w celu otrzymania odpowiednich karbaminianów. Związki już te same w sobie charakteryzowały się aktywnością biologiczną, ale wykorzystywałem je również do kolejnych przekształceń w celu otrzymania pochodnych 2,3-haoksazolonów oraz 1,4-izochinolinodionów. Prowadziłem również reakcję z akrylonitrylem, prowadziłem kwaśną hydrolizę otrzymanego nitrylu w celu otrzymania pochodnych aminokwasów, które to docelowo mają być półproduktami w dalszej syntezie związków w obudowie peptydowej o potencjalnych właściwościach biologicznych. Skąd takie kierunki badań, proszę Państwa? Tiosem i karbazony zdobyły popularność w latach 40., kiedy to wprowadzono do lecznictwa tioacetazon przeciwko gruźlicy. I w tym momencie związki te zdobyły, z tymi związkami tymi zaczęli interesować się naukowcy.
I w 1965 roku wprowadzono kolejny lek metisazon przeciwko ospie. A koncepcja prezentowanych badań polegała na otrzymaniu związku o potencjalnych właściwościach przeciwpasożytniczych, wzorując się na podobnych strukturach, które są silnymi inhibitorami kruzeiny. Kruzeina jest enzymem wydzielanym przez świdrowce, odpowiedzialna za omijanie mechanizmów obronnych w chorobie Chagasa. Choroba ta stanowi szczególny problem w krajach Ameryki Południowej. Jeśli chodzi o 2,3-haoksazolony, to mamy stosunkowo niewiele informacji w literaturze do dzisiaj. Istnieją doniesienia o ich właściwościach neurotropowych, przeciwzapalnych czy przeciwnowotworowych, ale jak na razie większe znaczenie zdobyły ich pochodne oksazolidynony. I wśród takich leków możemy wymienić na przykład linezolid antybiotyk, czy też przeciwzakrzepowy rivaroxaban. Z kolei jeśli chodzi o pochodne izochinoliny, to również stanowią one naturalne alkaloidy pochodzenia roślinnego. I szczególne znaczenie w medycynie zdobyła papaweryna i jej pochodne dzięki właściwościom rozkurczającym mięśnie gładkie. I najbardziej chyba znanym tutaj lekiem, szczególnie paniom, jest drotaweryna, lek przeciwbólowy i rozkurczający. Z kolei jeśli chodzi o typowe 1,4 izochinolinodiony, to znane są obecnie takie związki jak tesikam i minarelestat, ale ich zastosowanie medyczne jest obecnie badane i znajdują się one w różnej fazie badań klinicznych. Ciekawostką jest to, że pochodne 1,4 izochinolinodionów są strukturalnie podobne do witamin grupy K, która to bierze udział w syntezie białek odpowiedzialnych za procesy krzepnięcia, co jest szczególnie istotne podczas projektowania leków na gorączki krwotoczne typu Ebola czy Marburg. Z kolei koncepcja syntezy związków peptydowych powstała w oparciu o naturalnie występujące białka posiadające aktywność biologiczną. Białka posiadają wyjątkowo specyficzne i selektywne właściwości, które dają im możliwość sterowania procesami życiowymi w organizmie, w których pełnią rolę receptorów, przekaźników, enzymów, transporterów. Interferony i toksyny białkowe stanowią elementy obronne organizmów, a szczególnie interesujące są białka pochodzenia wirusowego, które poprzez zdolność zakłócania procesów regulacji cyklu komórkowego zdolne są do wywoływania procesów onkogenicznych. I obecnie znany jest związek wielu wirusów z chorobami nowotworowymi, jak na przykład wirusa HPV, HCV, HTLV, czy też wirusa HHV4, powszechnie znanego jako wirus Epsteina-Barra. Również podejrzewa się białka pochodzenia wirusowego o zdolność indukowania chorób autoimmunologicznych i neurodegeneracyjnych przez zaburzanie procesów syntezy DNA i syntezowanych przez DNA białek, jak na przykład cytokin interleukin, odpowiedzialnych za poprawną pracę układu odpornościowego. Jak łatwo jest zakłócić poprawną pracę białek, można się przyjrzeć chorobie mukowiscydozie, która w 70% spowodowana jest nieprawidłową budową białka CFTR, odpowiedzialnego za tworzenie kanałów chlorkowych. Białko to zbudowane jest z 1480 aminokwasów, a brak tylko jednego aminokwasu, fenyloalaniny w 508 pozycji, doprowadza do diametralnej zmiany właściwości tego białka i wywołania efektu chorobowego. Dlatego możliwe, że dzięki badaniom nad syntetycznymi białkami uda się kiedyś odwrócić bieg wielu chorób poprzez suplementację białek brakujących w organizmie lub tych o nieprawidłowej budowie. Obecnie z leków o budowie peptydowej najbardziej chyba znana jest cyklosporyna, która jest lekiem immunosupresyjnym, oraz antybiotyki peptydowe stosowane na przykład jako leki cytostatyczne w chorobach nowotworowych. Z kolei najciekawsze karbaminiany w tej prezentacji są takim znanym motywem nadającym aktywność biologiczną związkom chemicznym. Szczególne znaczenie zdobyły w przemyśle pestycydów dzięki zdolności inhibicji enzymów cholinoesterazowych, co doprowadza w efekcie do paraliżu ośrodkowego układu nerwowego i śmierci insektów. I wśród takich bardziej znanych pestycydów możemy wymienić na przykład karbaryl, pirimor czy aldikarb, z dawnych lat na przykład znane jako muchozol.
ale związki te też nadają szerokie właściwości biologiczne lekom. I dlatego znalazły związki te zastosowanie w farmacji. Na przykład karbachol i betanechol znajdują zastosowanie w leczeniu atonii przewodu pokarmowego czy leczeniu jaskry. Z kolei rywastygmina jest lekiem zmniejszającym skutki demencji w zaawansowanej chorobie Alzheimera. Albendazol i mebendazol są lekami przeciwpasożytniczymi. Entinostat i docetaxel są lekami stosowanymi w chorobach nowotworowych. Natomiast ritonavir i atanazavir są najnowszej generacji lekami przeciwwirusowymi stosowanymi przeciwko AIDS w terapii skojarzonej HART. I właśnie w tych badaniach udało się odnieść największy sukces. Udało się syntezować bibliotekę 42 związków jako potencjalnych inhibitorów cholinoesteraz. W przypadku pochodnych metylokarbaminianów nie zaobserwowano jeszcze szczególnie interesującej aktywności. Znaczący wzrost zaobserwowano w pochodnych fenylokarbaminianach, ale największą aktywnością charakteryzują się pochodne benzylokarbaminianów. Co w tych związkach jest najbardziej interesującego? Związki te charakteryzują się znacznie lepszą inhibicją enzymów butyrylocholinoesterazowych, aniżeli acetylocholinoesterazowych, przez co związki te można uznać za selektywne inhibitory butyrylocholinoesteraz. Gdzie takie związki mogą znaleźć zastosowanie? Przede wszystkim rozważa się ich stosowanie podczas projektowania leków łagodzących skutki otępienia w zaawansowanej chorobie Alzheimera. W chorobie tej brakuje neuroprzekaźnika, którym jest acetylocholina. U zdrowych osób neuroprzekaźnik ten rozkładany jest przez acetylocholinoesterazy. Natomiast u osób z zaawansowaną postacią tej choroby rolę tą przejmuje butyrylocholinoesteraza. Dlatego przypuszcza się, że stosowanie selektywnych inhibitorów butyrylocholinoesterazy może być skuteczne w terapii tej choroby. Obecnie w tym celu stosuje się nieselektywne inhibitory cholinoesteraz, jak na przykład rywastygminę, ale niestety tego leku nie można stosować u osób z chorobami układu oddechowymi, jak na przykład astma czy obturacyjna choroba płuc, co niestety często występuje u osób w podeszłym wieku. I porównując aktywność otrzymanych związków, jest ona znacznie większa od rywastygminy, porównywalna do galantaminy i do donepezilu stosowanego w medycynie, ale galantamina i donepezil nie są selektywnymi inhibitorami. Wykazują silną aktywność zarówno do acetylocholinoesteraz, jak i butyrylocholinoesteraz. Otrzymane związki są selektywnymi. Butyrylocholinoesterazy również uważa się za enzym detoksyfikujący, biorący udział w rozkładzie takich substancji jak na przykład succynylocholina, miwakurium, prokaina, kokaina czy też heroina. Dlatego rozważa się stosowanie tych inhibitorów w połączeniu z innymi lekami w celu wydłużenia ich działania. Szczególnie istotna jest tutaj succynylocholina, która stosowana jest jako lek zwiotczający mięśnie oddechowe podczas zabiegów tracheotomii. Succynylocholina rozkłada się w organizmie w czasie około 5 minut. Łącząc ją z inhibitorami butyrylocholinoesterazy, można wydłużyć jej działanie, przedłużając czas potrzebny na intubację pacjenta. Również rozważa się stosowanie takich inhibitorów wraz z anestetykami w celu wydłużenia analgezji przy jednocześnie mniejszej dawce podawanych leków, co na przykład znaczenie ma szczególne podczas znieczulenia zewnętrzno-oponowego. Obecnie w takim celu stosuje się na przykład neostygminę w połączeniu z bupiwakainą lub ropiwakainą. Inne zastosowanie inhibitorów cholinoesteraz to na przykład leczenie miastenii czy też wrodzonego zespołu miastenicznego oraz w celu zniesienia pooperacyjnych skutków stosowania leków zwiotczających, na przykład jak pochodne kurary. Prezentowane badania są przedmiotem 2 patentów oraz publikacji. Dziękuję za uwagę. Jeśli kogoś badania zainteresowały, to oczywiście zapraszam do współpracy.